całkowicie bezsensowny, niepotrzebny, na którego nikt nie czekał, ale każdy potrzebował. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rojewski z tej strony. I od czasu do czasu zdarza mi się stworzyć dla Was materiał, który ma na celu zaprezentować Wam, co dostałem na święta. Normalnie tego nie robię, nie jest to jakimś wyjątkowym standardem. Raz na jakiś czas faktycznie zdarza mi się popełnić takie wideo, ale w tym wypadku, tym razem trzeba. Zanim przejdziemy do meritum, w opisie dzisiejszego materiału macie wszystkie świąteczne, specjalne atrakcje, które ukazały się do tej pory na moim kanale. Także możecie sobie nadrobić ewentualne zaległości. Nieraz to mówiłem, w momencie, kiedy zabijemy w sobie to pierwotne, spontaniczne dziecko potrafiące cieszyć się detalami, to de facto od tego momentu zaczynamy się realnie starzeć. Dlatego w moim przypadku w sumie po dziś dzień udaje mi się w pełnym spektrum czuć magię świąt, bo pamiętam, jak za mało lata wyglądałem upragnionych prezentów pod choinką. Pomagały w tym gabaryty na początku. Były to figurki G.I. Joe o charakterystycznym kształcie pudełka, następnie już łatwiejsze do ogarnięcia gry wideo w klasycznych tych dużych prostokątnych kartonowych big boxach i jakby wszystko to mi zostało i dalej się tym cieszę, ale mam teraz podwójną moc, taki nawet poczwórną, taki quad damage z Quake'a, widząc, jak przeżywają to moje dzieci z kolei, także wszystko to, wszystkie te pozytywne emocje są zwielokrotnione tak naprawdę. Dla jednych rzecz, dla drugich symbol, dla mnie troszeczkę zarówno łącznik fantastycznych wspomnień z dzieciństwa, jak i pewien rytuał w rozumieniu przygotowywania tego wszystkiego, bo bardzo lubię pakować prezenty. Myślę, że jestem w stanie sprostać każdemu zadaniu, jeśli chodzi o nawet najbardziej dziwaczny, pokraczny kształt bądź zastosowany materiał prezentu. Myślę, że uda mi się go ładnie zapakować. Także jak mi się YouTube zmęczy, znudzi albo coś, w co szczerze wątpię, to myślę, że zatrudnię się w Seforze i będę pakował ładnie te perfumiki. Tak. Kurwa, to jest to. Film ten też poniekąd będzie pełnił pewną formę oficjalnych życzeń noworocznych na zbliżający się już za chwileczkę 2023 rok. Także, moi drodzy, ja nie jestem jakimś mistrzem świata w kwestii składania życzeń. Nie wiem, nie potrafię po prostu, dlatego staram się jakby zamknąć w takich symbolicznych ramach konkretów. Przede wszystkim oczywiście zdrowie, to czego zawsze Wam życzę, chociażby na live'ach się z Wami żegnając. Plus oczywiście, żebyście się nie zmieniali, bo jak se pościelesz, tak się wyśpisz. Ja widzów mam fantastycznych i to, co ostatnio właśnie mówiłem w ramach odpowiedzi mojej żonie, czy mam siły, czy mam ochotę na stream o takiej późnej porze, mówię, że jak najbardziej tak. Bo ta relacja, ta integracja to jest coś, co lubię i czego potrzebuję, bo po prostu mnie rozśmieszacie. Dlatego nie zmieniajcie się. A inna sprawa to oczywiście życzę Wam realizacji wszystkich zamierzonych celów bądź spełnienia jakichś własnych marzeń. I tutaj znów pozwolicie, że przemycę sobie pewną zapowiedź. Klasycznie w przyszłym tygodniu top 10 od Roya V13 za 2022 rok, a równo po tygodniu w ramach podcastu Rock and Royo nasze oczekiwania co do gamingowego roku 2023. Także zapraszam serdecznie już teraz. Z biegiem lat jakby priorytetem pod kątem prezentów stają się dzieci, chociaż ja zawsze ubóstwiałem bawić się szeroko rozumianą adekwatnością upominku do zainteresowań osoby w danej chwili obdarowywane. Jakby okazja nie ma tu specjalnego znaczenia. Priorytetem były dzieciaki, żeby one dostały jakieś rzeczy, z których na pewno będą się cieszyć. Jedyne, co mnie irytuje, to to, że
zarabiamy, jeździmy, wydajemy, pakujemy, organizujemy, a i tak cały splendor i wszystkie zasługi zgarnia dzieciątko Mikołaj. Kur, nie fair, ale okej, jeśli chodzi o mnie, dostałem tam jakieś elementy ubioru, też w ramach pewnej tradycji, bo to jest jakby gwarantem pod wieloma względami roku udanego. Żona musi mi kupić jakąś grę. To jest taki nasz, powiedzmy, rytuał, ale w żadnym wypadku nie przesąd, chociaż może. A wszystko to zaczęło się od tego, jak kupiła mi na święta w Supreme Commandera 2. Byłem zachwycony. Byłem ogromnym miłośnikiem jedynki, a tu jeszcze dostałem elementy RPG rozbudowane naprawdę, także super, bardzo się cieszyłem i nigdy nie zapomnę tych playsów świątecznych i od tamtej pory żona musi mi coś kupić, a w tym roku padło na dodatek do Warhammera 40 tysięcy Inkwizytor Martyr dodatek, Sister of Battle, Soronidas i jest świetnie. Od rodziców dostałem jakąś kaskę, za którą sobie kupię jakieś elementy, które z kolei jakby urozmaicą i ulepszą mi kontakt z kolei z innym prezentem, który dopiero pojedziemy dla mnie kupić od żony, czyli takim treningowym stojakiem z workiem bokserskim, bo po prostu chcę sobie urozmaicić kwestie związane ze sportem w moim domu, oprócz oczywiście siłowni czy rowerka stacjonarnego, żeby troszeczkę ponaparzać worek, bo jak kiedyś chodziłem krótko, bo nie miałem po prostu kondycji na MMA, to treningi z workiem były takie. Ale przejdźmy do dwóch prezentów od moich serdecznych przyjaciół Onexere, Woza Design, jesteście ze mną od lat i w sumie gdyby nie wy, być może nie powstałby ten film, bo nie zostałbym tak mocno zainspirowany, by go stworzyć, a też chcę mieć pamiątkę, także zanim przejdziemy do najlepszego, najgłupszego prezentu, jaki w życiu dostałem, to element, który otrzymałem od Wozy, bardzo fajna sprawa, bo jest wszystko w jednym miejscu. Koszuleczka, z przodu jest Royson, ulepszony o tekst gry Łącza o Niedzielą na górze, plus jakby rok założenia albo startu mojego kanału 2011, spoko. Na plecach jest 13 i Royson, a z kolei na rękawkach jest logo gry Łączą a Niedzielą, a na drugim jest oczywiście logo moich serdecznych wsparciuchów Roya, także zarówno regularnym widzom, tarczownikom Roya na Facebooku, wsparciuchom Roya, The Shielders, bo trochę jest tych ugrupowań, ale to wiecie, o co chodzi, nie? Wszyscy jesteśmy Adeptus Astartes, po prostu każdy ma swój własny chapter i ta koszulka bardzo fajnie to wszystko łączy. No ale moi drodzy, właśnie przejdźmy do meritum, przejdźmy do czegoś, czego nie zapomnę, przejdźmy do elementu. Autorka Onexery, nie dziwi mnie generalnie to, że w jej głowie się coś takiego wykluło, ale wiecie, o co chodzi, nie? Czasem dostajemy jakąś fantastyczną biografię jakiegoś znamienitego umysłu, który przyczynił się w sposób bezdyskusyjny do rozwoju świata, myśli. Być może właśnie jesteście świadkami ogłoszenia mojej książki, nad którą pracuję. Może źle myślimy, jest to jakiś fantastyczny album prezentujący pracę najlepszych artystów na świecie, artystycznych, plastycznych, czyli sztucznej inteligencji, nie? Nie, moi drodzy, nic bardziej mylnego. Dokładnie tak. Kroniki fotoreakcji Roysona na artykuły Epi News by Onexere. Ja pierdol! Generalnie wszystko zaczęło się od tego, że odnotowałem pewną algorytmiczną facebookową anomalię, to znaczy jeśli ja coś skomentuję jako fanpage Royo na Facebooku zdjęciem, nie tekstem, nieprawdopodobnie boostuje on docieralność, zasięgi tego, co akurat ryjem komentuje, nieświadomie boostuje. I paradoks polegał na tym, że to coś, ten manewr robił więcej niż gdybym coś udostępnił
u siebie jako ten fanpage. Także tak, czasem się tym bawię, czasem jest to bardzo fajne marketingowe narzędzie, ale sięgnijmy właśnie genezy wraz z Onexere, czyli całkowicie bezsensowny, niepotrzebny album, na którego nikt nie czekał, ale każdy potrzebował. Więc tak, pierwsza reakcja, październik 2021. Znaczy ja zawsze staram się pod kątem mimiki zastosowanych efektów czy filtrów adekwatnie zrobić to zdjęcie do tego, czego tytuł dotyczy, komentowany przeze mnie tym zdjęciem artykuł, że komuś się coś udało, ktoś odchodzi, sztuczne udawane szczęście, smutek, zaciekawienie. Nawet powstała strona facebookowa, Rojo dodał nowe zdjęcie pod epiniu. Serio, ktoś kurwa stworzył grupę facebookową pod tym kątem. Także tak. Także start w ogóle, ile te głupoty? Okej, 21. I przez ostatnie lata to są jedyne elementy, które robią u mnie zasięgi. Ręce, które leczą, morda, która boostuje. Tak, ale 3/4 elementów to jest jedno wielkie what the fuck w ramach społecznego komentarzyska wobec jakichś bardzo przerażających sytuacji pokroju. Ktoś 8 razy zamyka kanał albo 28 razy mówi, że to koniec i odchodzi, a jednak chuja, bo tylko chciał przybustować. Nieważne, wiecie o co chodzi. Ta książka nie mogła utrzymać zajebistości tego pana, dlatego na końcu postanowiła dodać dziękuję. Także jeszcze raz Onexere dziękuję wraz z rodziną dla twojej rodziny. Mega doceniam. Oczywiście od tej pory, czyli od 22 października 2022 roku doszło już kilka nowych... Po co ja to mówię? Po co wam to potrzebne? No co najmniej jakbyście naprawdę musieli koniecznie, kurwa, nadrobić zaległości, bo jak nie, to straciliście życie i najwyższa pora wyjść z piwnicy. Ale żeby nie było, ja też sobie lubię coś sprezentować i w sumie kupuję sobie to samo od wielu lat. Czyli kalendarz Warhammer 40 tysięcy, tym razem oczywiście na 2023 rok. Nie, naprawdę, raz, że mega mi w tym miejscu temat pasuje, to dwa, bardzo lubię tutaj notować sobie, co i kiedy dla was nagrać. Także no, Warhammera 40 tysięcy nigdy za wiele. Przyjemne, klimatyczne, spożyteczne. Także to by było na tyle, moi drodzy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Monitorujcie Epi News tak dla jaj. No, a ja się powtórzę w myśl oczywiście życzeń. Nie zmieniajcie się, moi drodzy. Zdrowia przede wszystkim, realizacji postanowień i spełnienia marzeń, tych materialnych i niekoniecznie. Serdeczna tarcza, trzymajcie się, hejos!